Hej, witam ponownie w Cyberpunku. Kontynuujmy zadania na mapce. Co my tu teraz mamy? Pojazd to nie, to jest główne zadanie poboczne. To pojedźmy tutaj albo... No pojedźmy, bo widać nie ma tu blisko szybkiej podróży. Zabijecie! Zapierdolę! Kryjcie się! Ale o co chodzi? Nie bardzo rozumiem. Kto to w ogóle jest? Inspektor KNCPD? Co ona chce ode mnie? Może przez broń? Gdzie jest auto nasze? Gdzie jest nasze auto? Kurde. Autentycznie się na mnie uwzięli. Co oni ode mnie chcą? Już nic nie zrobiłem. Gdzie ten samochodzik? Przyjedzie tu, czy nie? A jemu co się stało? Nie bardzo rozumiem. Co tu się dzieje? A to już tutaj. Kto mi tak auto załatwił? A ci to kto? Miltech. Nie tu. Przed chwilą ktoś z Tiger Claws wzywał pomocy. Dopadł go Saki. Tigersi nazywają tak renegata, który wykańcza ich po cichu, za to spektakularnie. Myślę, że Saki ma cyberpsychozę, ale chcę to wiedzieć na pewno. Nie zabijaj go, jeśli nie będziesz musiał. I uważaj na siebie. No dobra, co my tu mamy? Tigersi zaczynają już wiedzieć, że ściga ich jakiś mściwy duch czy demon. Nie, żebym wykluczał spirytualne wpływy, ale obstawiam bardziej przyziemne przyczyny. Kto to tam jest? Gangus, Tiger Claws. A tam? Co to? To chyba ten. Kurna, znowu nogi.
wskoczy tu. O kurde. Uleczył się i uciekł. Oj, przepraszam, nie, to znowu mi się myli z tym, z Falloutem. Przeczytaj, co to mamy? Zapis rozmowy o Osikawej Teki Kazu. Byłem wczoraj odebrać towar z punktu przerzutowego i myślę, że ktoś szykuje na nas zasadzkę. O tej miejscówce wiemy tylko my i dostawca, a on nie wygląda na kogoś, kto umie urządzać zasadzkę. Nie pierdol. Miałem takie przeczucie, że ktoś mnie obserwuje, że coś złego zaraz stanie. Stałem w ciemnym tunelu i nagle poczułem, że ktoś się za mną skrada. Zdawało ci się, w tunelu zawsze słyszę echo własnych kroków i cienie w ruchomym oświetleniu wyglądają jak zjawy, ale to tylko strach przed tym, że spalę skrytkę. Obejrzałem się, ale za mną stał tylko Norio. Nic nie mówił, tylko patrzył na mnie. Potem zniknął, rozpłynął się. No dobra, gdzieś zwiał. Teraz go poszukamy. Pewnie tędy. Jest. Co jest? To ci Tigersi też do mnie będą walić? Fuck. No jakie? Czemu we mnie? Czemu we mnie? Padłem. Co, mam poczekać, aż tamten wyrżnie w pięć tych Tigersów? Bardzo to dziwne. Ale może tak właśnie zrobię. Kurde, nie to. No może i muszę jednych i drugich. Policja, nielegalne działania. Co jest z wami?
I co teraz? Teraz będą we mnie? No tak. Przeszukaj, aby zebrać informacje. Katana, zapis rozmowy. Co my tu mamy? Byłem gdzieś na akcji z nowym szefem. Niestety muszę powiedzieć, że brakuje mi wiele do Virtuosery i Sata. Nie, to nie było czysto robota. Six Streetów dobijał czasem kilkoma cięciami, aż żal było patrzeć. To czemu mu nie pomogłeś? Wiem, że mogłeś to załatwić, zanim by się zdążył zamachnąć. Chciałem dać mu przestrzeń, żeby się wykazał. To może dobrze, że sobie poćwiczył. Sata zawsze przykładał do tego dużą wagę, tak, ale ochlapał mi całą koszulę, którą dostałem od ciebie. Poza tym czuję z nim więzi duchowej. Nie martw się, dostaniesz nową koszulę na nasze nowe życie z dala od tego podupadającego gangu. Obawiam się, że z nową koszulą pójdzie znacznie łatwiej niż z nowym życiem, ale zobaczymy. Obym się mylił, choć odtąd zgłębiam zen, mam bardziej klarowne przeczucia. O, jeszcze. Dobra, to wyślij mnie do Reginy wiadomość. Regina Jones, komunikator. Regina jest. Nario żyje, uniknąłem wpływu atmosfery morderstwa. Atmosfera morderstwa. Saki pisał o tym From of Buddhist Zen i psychoanaliza. Dawni mistrzowie samurajstwa mieli ponoć wyczuwać nadchodzące zagrożenie. Ci garsi najwyraźniej nie przystosowali tej zdolności i zapłacili najwyższą cenę. Są ludzie jak Norio, którzy zawsze muszą znać przyczynę. Szukał winnych śmierci Juli i znalazł. Przynajmniej nie zabiłeś go ani ty, ani wątpliwości. I zadanie ukończone. Dobra, to kolejna mapka. Co tu mamy? Pojazd, a tu? Sprawdzimy. To tędy pójdziemy. Może policja mnie ścigała, bo miałem broń wyciągniętą, kurde. Nie bardzo wiem. Weźmy sobie autko, może te. Kurde, znowu źle. No i... to przez to, że chyba potrąciłem go. Tak nie wejdziesz, kolego. Żadnej broni. Bo jest... Mogę panu kulturalnie. Intensywnym Żadnej broni, no dobra.
Zostaw broń w szafce. Gdzie jest szafka? Tutaj. Proszę bardzo, zapraszam do środka. No i ślicznie. Witamy w klubie Empath. Co my? Znajdź centralny komputer w sieci. Unikaj walki opcjonalnie. Czy to jest gdzieś na górze? Nie, tutaj jest zakazana strefa. Wywija wi trochę. Na scenę pewnie też tak średnio będzie wejść. Tu pani sobie ładnie sprząta. Hejka, nie przeszkadzaj sobie. O, tu są schody. Przepraszam. Znaczy się, że przyjacielu możecie jakoś... Nie bądź taki niemiły. Ale za co? Kurde. A, jeszcze nie mam broni, no to super. No, tym page'em to ja mogę sobie machać. Cofnąłem się, to myślałem, że odpuści, ale się myliłem. Niestety się myliłem. To jeszcze raz autko. Mapka. Chce odzyskać swoje wpływy i trzeba mu w tym pomóc.
No cóż, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że branża klubowa to zawsze był sen. Szczegóły w załączniku. Sabotaż. Mamy dwóch gości, Adama Abramichowicza i Larry'ego Fangorna. Adam to ten zły, a Larry to nasz klient. Gdy chłopcy jeszcze się lubili, to założyli razem klub Empatii. Szybko odnieśli krewski sukces. Pojawiła się kasa, popularność, chmary, panienek i pytanie, kto kogo wychuje z interesu. Adam Larry'ego czy Larry Adama? Padło na naiwnego Larry'ego. Cwany Adam zmienił kody do klubu, ogarnął kilka lewych umów i ściągnął animalsów do bramki. I jak się już wkurwić na miejscu Larry'ego? Morał z tej historii jest jeden, nie wchodź w biznes z kurwami. To masz dopisać do tej historii drugi morał. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni, a może to przysłowie, chuj, nieważne. Teraz tak wbijasz do Empatii i wgrywasz do ich sieci wirus załącznika. Wirus blokuje działalność calusieńkiego klubu. Empatii nie ruszy, dopóki Cwana Adam nie poprosi swojego Larry'ego o powrót do interesu. Pięknie, prawda? To jeszcze zrób to po cichu, bez świadków i już w ogóle wszyscy będą szczęśliwi. No dobra, tylko że... Tak nie wejdziesz, kolego. Żadnej broni. To wiesz. Kulturalny lokal. No i ślicznie. Witamy w klubie Empathy. Po cichu to nie jest moja najmocniejsza strona, więc może to być problem. Tu co tu jest? Tu jest koleś z bronią. Wiesz co? Nie patrz tu. A to kto to jest? Sprzątaczka. A tego kolesia jak ja mam? Czy ja mam go jakoś po prostu... To ten mnie widzi. Widzi mnie, że się kurde tutaj zakradam. A ten stąd odejdzie może? Kurde, no jakoś go ucieszyć, ale to bym musiał go złapać z tyłu. Co jest? Unikaj walki opcjonalnie. No najwyżej bym mógł go kurno skasować hakiem. Ale jak go skasuję hakiem, to nie wiem, czy nie zaczną krzyczeć te sprzątaczki. Co my tu mamy? Wypalenie synaps, zwarcie, naruszenie protokołu, przegrzanie, reset systemu. No mógłbym go kurde zresetować. No sprawdzimy, co innego zrobić. Chyba że nikt tego nie usłyszał, nikt o tym nie wie. Ten może nie zauważy, że ja tu wyjdę. Wirus do sieci klubu. A to co tam my mamy?
Eksperci od cybernetyki, neurologii i psychologii od lat pracowali nad tym, by przenieść ludzką jaźń na krzem. Jak do tej pory próby te były nieudane, choć naukowcom udało się stworzyć sztuczne inteligencje dorównujące, a nawet przewyższające intelektem zwykłego człowieka. Kopiowanie ludzkiego ja wciąż pozostawiało poza naszymi możliwościami. Rezultatem podjętych eksperymentów były co najwyżej zaawansowane chatboty cyfrowe, byty zdolne naśladować mowę ludzkiego pierwowzoru, ale pozbawione świadomości. Dziś eksperci z Arasaki ogłaszają przełom. Jak zapewniają, ich najnowszy projekt, ochrzczony mianem Relic, pozwala skopiować ludzki umysł na drzazgę nie większą niż karta kredytowa. Co więcej, drzazgę tę można umieścić w swoim gnieździe i w rezultacie widzieć oraz słyszeć engram danej osoby. Niestety nie miałem okazji sprawdzić możliwości tego niezwykłego wszczepu. Arasaka pilnie strzeże dostępu do relika i udziela go jedynie wąskiej grupie odbiorców. Są to ludzie bez wyjątku wpływowi i bogaci, słowem tacy, których japońska korporacja chciałaby mieć w kieszeni. Nie należy zatem spodziewać, że relik trafi na rynek w przewidywanej przyszłości. No, a my to mamy. Kurde. Wirus, gdzie my mamy go wgrać? Mamy go wgrać tutaj. Wydostań się z klubu. Odbić swoją broń, no tak. Udaj się do skrytki i odbierz nagrodę. Daleko to? 200 metrów. 300 prawie. Niespodzianka, zejdź do najbliższej skrytki, coś na ciebie czeka, coś zajebistego, tak na zachętę, żebyś kolejny kontrakt też tak superancko ogarnął. Tu jakiś samochodzik pojechał. Średnio skręca to auto, muszę przyznać. Co dostaliśmy? Coś ciekawego? Że jakąś broń? Nie bardzo. Kurde, jaki ruch tu się zrobił. I samochody, i kurde, ludzie. Dobra, to lecimy dalej. Jesteśmy tutaj. Kup pojazd. No to jedziemy tu w takim razie. A co to za trasę mi wyznaczyło dziwną? Naprawdę? To aż tak zawile się tu dostać? Mam tu jakiś chyba błąd jest jednak. Nie bardzo rozumiem.
to zróbmy tak, że pojadę tam może samochodem jednak.